Witajcie. Jestem trochę zaspany, bo wczoraj była ciężka noc. No, nie tylko noc, co z dzień pełen wrażeń. Dużo jedzenia, dużo chodzenia po Warszawie. Zastanawiacie się, gdzie ja jestem, co chodzi. Jak widzicie, to jest tak zwana kapsuła mieszkalna, gdzie spędzimy ostatnie 2 dni. Muszę chwilę, muszę ostrość złapać, wiecie. No dobra, ogarnięty już. Jak młody Bóg, wyspany. Także zobaczmy, tak wygląda kapsuła w środku. Jest wyjście na kapsuły. Tam mamy klimatyzację. Także jest bardzo przyjemnie, można się wyspać, fajnie. Fajnie, cisza, spokój. I to jest najważniejsze. Mamy światło, które możemy sobie ustawić natężenie i nastroju, więc co najwięcej do życia potrzebne. Są 3 typy kapsuły. Budżetowa, czyli bez pościeli, sam materac. Normalna, czyli z pościelą, tak jak ja mam. Wersja deluxe, czyli z dodatkami. Co ciekawe, po obiekcie poruszamy się w specjalnych jednorazowych pantoflach, które są sygnowane. Oster kapsuła. W miejscu, gdzie są kapsuły, które zaraz zobaczycie, z zewnątrz jest strefa ciszy, więc dlatego tak cichutko mówię do was, więc musicie mi to wybaczyć. No, także ja oczywiście sobie się wyspałem, aby nikomu nie hałasować, to mam słuchawki tutaj, sobie słuchałem muzyki przed snem, w telewizji. Najważniejsza moja ukochana poduszka podróżna. Sushi Pillow Magniflex. Dzięki której można się naprawdę wyspać podczas drogi, podczas jazdy. Autobusem nie tylko, tak jak widzicie w hotelu. To jest poduszka ze specjalną pianką, która zapamiętuje, pomaga w podtrzymaniu głowy, także naprawdę polecam. No to jak? Idziemy na spacer, co? Tak wygląda pilot od naszej kapsuły. Pastylka do poruszania się po obiekcie. No i kluczyk do szafki na bagaż. No to co? Idziemy na spacer. No. Teraz się zbieram. W tej chwili do recepcji wymeldować się. Idziemy na spacer. Kapsuła zamknięta. Tak wyglądają szeregi kapsuł, formacja, strefa ciszy, przyjemnie, 18 stopni, więc można naprawdę się wyspać. I teraz tak, popatrzcie uważnie. Nie widzimy, musimy tutaj nacisnąć. Musimy nacisnąć. No i tu wyszliśmy ze strefy ciszy. Okoliczny cel. Kapsuły hotel. Hostel jest to obiekt wśród kamienic dookoła. Stela od barbulic. No tu mamy
system do otwierania za pomocą tej pastylki. No to co, idziemy do recepcji. No, ja już jestem wymeldowany. Jeszcze herbatkę. Tak wygląda tak zwane socjalne miejsce. Można sobie tutaj zakupić właśnie lody, wodę mineralną, Pepsi. Herbata jest gratis, można sobie zrobić recepcja. Można sobie coś pooglądać. Internet działa w całym lokalu. Nie powiem, jest dosyć szybki, bo prawie 100 megabitów cały czas miałem, więc trochę koszmarnie wyglądam, poczypy odbijane. Ale czasami tak jest, jak się ma dużo chodzenia i dawno się nie chodziło. No, ja już wymeldowany. Kapsuła hostel za mną. Także polecam, fajna sprawa. Jak ktoś się boi, że będzie mu tam ciasno czy coś. Nie, ja pomimo swoich gabarytów 1,60 m i 1,50 m w pasie miałem naprawdę wygodny pobyt, także spokojnie możecie sobie usiąść, rozprostować nogi. Jeśli chodzi na leżąco, ale tak naprawdę kapsuła hostel to jest bardzo fajna alternatywa dla wszystkich hosteli, ponieważ tu mamy uczucie takie, że jesteśmy bezpieczni, nikt nam nie wejdzie do kapsuły, czy ten, ale ma to swoje ten plusy i zalety, dla każdego coś dobrego, także ja lecę do Warszawy, trzymajcie się, hej!